7,5 minuty po godzinie 15. No karteczka była, karteczka. Była karteczka, moi drodzy, bo jak taki zacny gość, to trzeba mieć pytania spisane uprzednio, żeby nie było, że zostanie prowadząca zaskoczona. Prowadząca, czyli Justyna Dźwig, a gość, czyli Paulina Przybysz, moi drodzy, Pinawela inaczej, ale także słynna wegetarianka. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam cię gorąco. Jak tam obchodzisz dzisiaj swoje święto? Wegetariańskie święto? No. Dzisiaj zjadłam dużo dobrych rzeczy. Właściwie ja już jestem weganką od pół roku. Cudownie, że to mówisz, bo teraz na początek może zaznaczymy różnicę, bo ja jestem tym wrednym mięsożercą, więc będę pytała, jakie są różne. Weganie, wegetarianie, dlaczego? Nie, ale weganie są z Achim, są bardziej jakby zbliżeni, więc my nie atakujemy mięsożerców. Nie, ja też nie atakuję, nikogo tu nie będzie atakował. Ustalmy to na początku, tylko będziemy się nawzajem poznawać, a właściwie tak. To my będziemy was poznawać, czyli wegetarian albo wegan. Dlaczego mówisz, że od niedawna jesteś weganką i co jest w tym lepszego? Weganizm jest dietą, która wyklucza wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli jajka, mleko i nawet miód. Miód nawet? A dlaczego aż tak? Dlatego, że po prostu jakby weganie już z przyczyn takich ekologiczno-etycznych nie przyczyniają się już w żaden sposób jakby do wykorzystywania zwierząt w sposób gospodarczy. Okej, okay, ale czasami jest tak się tłumaczy, że można wykorzystywać w sposób gospodarczy, lecz humanitarnie, no bo jajka to akurat jest dobra rzecz, nikt nie cierpi, jak się zabiera takie jajka. Teoretycznie nie, z drugiej strony są to, znaczy z jajek mogłoby powstać życie, jakby ludzkich zarodków nikt nie zjada tak na co dzień. A co się stało, że zmieniłaś swoje podejście z tego wegetariańskiego na wegańskie? Tak naprawdę to ze względów zdrowotnych zawsze chciałam być już weganką, dlatego że mleko jest strasznie zaflegmiające, że tak powiem. Mam dzisiaj katar, więc jakby przez mleko. Moja teoria nie potwierdza. A to od niedawna jesteś, to wiesz, to jeszcze się nie przełożyło tak, może. Tak, może się oczyszczam właśnie teraz, natomiast mleko w ogóle nie jest korzystne dla ludzi i dla ludzi z alergiami. Ja na przykład mam takie alergie wiosenne i jakby w ogóle zdrowotnie mleko jest bezsensowne. Żaden dorosły ssak nie spożywa mleka i tylko ludzie. A co z tym hasłem, że będziesz wielki, jak będziesz spożywał mleko? Zapytajmy się po prostu firm i tego, jakie są metody marketingu wszystkiego. To tak jak, prawda, MediaMarkt i wszystko po kolei, co możemy wymienić, wszystkie firmy mają swoje hasła. Pij mleko, będziesz wielki. Oczywiście ma to swoje przełożenie, bo dzieci pijące mleko są faktycznie silniejsze, lepsze kości. Niestety grubsze. Też. Mm-hmm. I mniej zdrowe właśnie, ale wielkie. Ale wiesz co, uderzyło się ten nurt zdrowotny. To ja myślałam, że to jest zupełnie z drugiej strony, że kiedy jest się wegetarianinem albo weganinem, to trzeba się bardzo badać, bo masz pewne braki możesz mieć we krwi, bo nie jesz pewnych rzeczy, a ty mówisz, że to jest zdrowsze niż jedzenie mięsa. Jeżeli stosujemy zbilansowaną dietę wegańską, to wszystko jest okej. Okay. Jeżeli po prostu zwracamy uwagę na to, co jemy, a nie na to, czego nie jemy, to jest w porządku. Wegetarianin, który je sam ser, jest skazany na niepowodzenie, więc po prostu trzeba myśleć o tym, gdzie są jakie składniki. Trzeba jeść dużo fasoli, strączków, soczewicy, orzechów, migdałów, sezamu. Proszę bardzo. To wszystko jest bardzo pyszne, także wspaniale. Dietetyczka nasza dyżurna nowa, czwórkowa, Paulina Przybysz w studiu magazynu popołudniowego. Komentarze, pytania, wolne wnioski prosimy o nie. Dzisiaj dzień wegetarianizmu i właśnie ten temat rozkminiamy, chociaż pewnie jakaś muzyka się pojawi, niespodzianki będą. A co? 70.044. Stop Me i Być jak James Bond na antenie czwórki, kwadrans po godzinie 15, a w studiu wciąż nasz gość o licznych profesjach, zajęciach, celach życiowych i filozofiach, a więc wokalistka, współwłaścicielka wydawnictwa muzycznego i studia nagrań Penguin Records, wegetarianka, a dokładnie weganka, Paulina Przybysz, Pinawela wciąż jest w bardzo dobrych czwórkowych kolorach, muszę ci powiedzieć. Koszula jest, wiesz, czarno-żółta, to jest dobra opcja. Okej, wracając do wegetarianizmu czy weganizmu, to są też trudne słowa bardzo. Ty masz córkę. Tak. I czy córka też nie je mięsa? Córka też nie je mięsa, co prawda nie jest weganką i jada jajka i sery czasami, ale w bardzo umiarkowanych ilościach, w sensie na pewno sery, bo jajka jeszcze jakiś mają przekaz taki zdrowotny, tak mleko już jakby w obecnej wiedzy medycznej nie ma szczególnych wartości dla dzieci. Jest wegetarianką i tutaj z dyskusji kuluarowych padło pytanie, które już sobie sama zadam, czy to jest fair wobec dziecka. Uważam, że fair wobec dziecka jest robić wszystko to, co my uważamy za najlepsze na świecie. I ja na przykład uważam, że tak samo nie chrzczę na przykład dziecka, bo daję mu wybór i uważam, że łatwiej dać wybór komuś, żeby sobie dodał coś, jeżeli ona w wieku pewnym stwierdzi: mamo, ale ja chcę jeść mięso.
Nie interesuje mnie to, że czy zwierzęta cierpią i że ziemia umiera i że jesteśmy okrutni. Ja chcę jeść mięso. No i proszę, jedz. To jest twój wybór. Uważam, że jakby zabieraniem tego wyboru jest to, że dajemy dziecku mięso, zanim jeszcze dziecko w ogóle potrafi mówić. Więc ja wolę dawać dziecku swojemu jedzenie, które jest po prostu według mnie najzdrowsze, najświeższe, tak jak my szukamy wszyscy tego, co jest świeże, pachnące, piękne, szukam pyszne warzyw ekologicznych, niemodyfikowanych genetycznie i tak dalej, ponieważ robię to z czystej miłości. Jakby nie czyniłabym komuś innemu temu tego, co mi niemiłe. Ja na przykład, chociaż mój chłopak nie jest wegetarianinem, nie gotuję mu mięsa i nie kupuję mu mięsa. I zawsze czasami jest o tym dyskusja. No to dobry wątek tutaj mamy. Same niespodzianki mi dzisiaj przynosisz. Tu weganka, tu chłopak, nie wegetarianin i nie gotujesz mu mięsa, ale chciałam cię zapytać a propos jeszcze dziecka. Idziesz do polskiego lekarza i mówisz mu, panie tutaj, no i doktor pyta, no a co tam, jak tam dieta? A ty mówisz, no bez mięsa. I doktor co mówi? Ojej. Wszyscy lekarze, z którymi się spotkałam, a chodzę do państwowych lekarzy na jakieś takie sytuacje kontrolne i tak dalej, pediatryczne, powiedzieli, czy była pani w Instytucie Matki i Dziecka, tam mówią o zbilansowanej diecie wegetariańskiej dla dzieci. Ja byłam u pani specjalistki ostatnio, tak od diet i mam nadzieję, że jej wiedza, która jest ogromna, jest na razie starczająca. I cały czas szukam, cały czas czytam książki różne o żywieniu dzieci makrobiotycznym, wegańskim, wegetariańskim i poszerzam tą wiedzę i myślę, że każda matka, która życzy dziecku dobrze, po prostu zasięga wiedzy. Ja to robię jak najczęściej. Moja siostra zasięga jeszcze więcej i mi jeszcze podpowiada. A, no to piękne, bo we dwie, tak? To córeczkę pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy, odstawiamy wątek. Ona ma dzisiaj imieniny. Ma dzisiaj imieniny, tak. A to najlepszego. Matylda, tak? Matylda. Wszystkim Matyldo w takim układzie od razu, za jednym zamachem. A powiedz, czy ty w ogóle kiedykolwiek jadłaś mięso? Jadłam. Jadłam mniej więcej mając 8 albo 9 lat przestałam jeść mięso. I to tak z rodziców, czy z samego siebie? Z inspiracji na pewno mamy, która w wyniku ciężkiej astmy przeszła głodówkę taką całkowitą i po tej głodówce 20-dniowej, gdzie już wyglądała jakby jej nie było, wróciła do jedzenia jako takiego, ale nigdy nie wróciła do jedzenia mięsa. Więc my właściwie z siostrą obserwowałyśmy to i mama nam mówiła, jedz, co ci babcia daje, wiadomo co babcia wiadomo, co babcia da. Jak babcia da, to... Ale my jakoś tak powoli zaczynałyśmy, nam się przekładało i to jest właśnie piękne moim zdaniem, że dziecko inspiruje się matką, nie będąc przymuszanym, więc myślę, że jest to wszystko w porządku. O tej filozofii też więcej i o butach skórzanych też gadamy sobie. Paulina Przybysz, Szpinawela w studiu 4 70 044 SMS-y, facebook.com/4, komentarze.